Cześć, witam Cię serdecznie. W tym filmie przedstawię Ci sposoby manipulacji w supermarketach oraz dowiesz się, w jaki sposób wpływają na nas kolory oraz muzyka. Pod koniec filmu zrobimy mały test mentalistyczny, także zapraszam serdecznie do oglądania. Dlaczego owoce i warzywa znajdują się na samym początku supermarketu, a nabiał na szarym końcu? Rozmieszczenie towarów nie jest dziełem przypadku. Pozycja, kolor, opakowanie, temperatura, zatłoczenie. Tysiące parametrów wpływa na przymuszenie do zakupu określonego produktu w określonym miejscu i czasie. Techniki powodują, że poruszamy się po określonym torze, wykonując zaplanowane z góry czynności i wydając określoną sumę pieniędzy. Promocja to najpopularniejsze i najbardziej chwytliwe hasło. Dzięki temu można sprzedawać produkty niesprawdzone przez klientów, zmuszać do wyboru innego niż zamierzony, bo mój jogurt nie jest na promocji, a ten jest. Pozostaje wrażenie zaoszczędzenia kilku groszy, chociaż kupiony jogurt jest droższy niż planowany. Wiadomo, że najlepiej sprzedają się produkty umieszczone na poziomie oczu, dlatego tam umieszczane są towary, na których sklep zarabia najwięcej. Najczęściej są to towary najdroższe lub takie, których sklep chce się pozbyć. Sztuka polega na tym, aby w sklepie klient spędził jak najdłuższy czas, jednak w miarę upływu czasu maleje chęć do wchodzenia w alejki, ale po wejściu zwiększa się chęć na przejście całych alejek. Trasa jest więc zaplanowana tak, że na początku są małe stoiska, a pod koniec długie. Oczywiste jest, że kolorystyka wpływa na nastrój, który wpływa na kupowanie. Jeśli kolorystyka uprzyjemnia pobyt, to jest w porządku, ale już świadome wykorzystywanie kolorystyki do przyspieszenia decyzji jest manipulacją. Wiadomo bowiem, że na przykład kolory czerwone powodują, że mniej czasu poświęcamy na rozważanie i kupujemy bardziej impulsywnie. Sprzyja to zakupie większej ilości bubli lub towarów, na których tak naprawdę nam nie zależy. O wpływie kolorów opowiem dokładniej później. Muzyka ma skłaniać do spowolnienia tempa, przez co do dłuższego pozostania w sklepie. W Polsce wykorzystywana jest dość nieudolnie, jednak więcej o muzyce opowiem w dalszej części filmu. Gdy na półce stoją podobne produkty w cenie 4 i 6 zł, klient wybierze ten za 4, ale wystarczy położyć jeszcze jeden w cenie 12, aby zadziałała zasada złotego środka i klient wybrał produkt w cenie umiarkowanej, a nie ten najtańszy, więc najgorszy. Wystawki przed kasą. W tym miejscu sprzedają się towary drobne, mogące się przydać. Nie chodzi tu jednak o wystawienie rzeczy w tym konkretnym miejscu, ale o skłonienie do zakupu, którego klient jeszcze chwilę temu nie chciał. Te same produkty są w sklepie, a jednak przechodząc i czekając przed kasą, wrzucamy je do koszyka. Dlatego też zauważ, że ilość kas działających jest taka, żeby zawsze była przed nią kolejka. Koszyk w supermarkecie jest zawsze wielki i głęboki. W takim koszyku głupio wygląda jedno zawiniątko kiełbasy i paczka chipsów. Koszyki na rękę są mało poręczne i męczące przy dłuższym chodzeniu. Duże kosze zaprojektowane są tak, abyś wrzucił do nich jak najwięcej. Również oświetlenie owoców i warzyw ma tutaj wielkie znaczenie. Klient ma nabrać pewności, że oferowane produkty są świeże i najwyższej jakości. Poza tym kolorowe owoce czy warzywa przyciągają więcej klientów. Jeśli nie chcesz za dużo wydać w supermarkecie, mam dla Ciebie 3 rady. Pierwsza, nie kupuj, gdy jesteś głodny, bo kupisz więcej niż potrzebujesz. Druga, zrób konkretną listę zakupów i trzymaj się jej, aby nie ulec pokusie promocji. Trzecia, nie kupuj produktów na zapas. Promocje są każdego dnia. A jeśli chodzi o kolory i ich wpływ na marketing? Jak wykazali badacze zajmujący się psychologią kolorów, odpowiednie barwy nie tylko wpływają na nas emocjonalnie, ale również wywołują określone reakcje chemiczne. Dobrym przykładem jest oświetlenie w kolorze czerwonym, w wyniku którego reakcje człowieka są o ponad 12% szybsze niż w przypadku światła innego koloru. Kolor zielony jest kolorem natury. Symbolizuje wzrost, harmonię, świeżość, płodność oraz spokój. Dlatego Spotify w zgrabny sposób zestawia kojarzącą się z relaksem zieleń z czernią. Kolor niebieski kojarzy nam się z pokojem, zaufaniem, stabilizacją czy bezpieczeństwem. Łączy się go z biznesem i wszelkimi innowacjami oraz nowymi technologiami. Używa go na przykład PZU. Kolor żółty jest optymistyczny i ciepły, kojarzący się z dobrą zabawą oraz relaksem, a także z jedzeniem. To wszystko razem dostarcza nam do naszego mózgu dopaminy i daje nam uczucie szczęścia. Korzysta z niego na przykład znany wszystkim McDonald's. Kolor czarny jest kojarzony z mocą, elegancją i tajemniczością. Apple łączy czarny i biały, podkreślając jednocześnie aspekt estetyczny swoich produktów oraz ich unikalność. Jeśli chcesz poczytać więcej o konkretnych kolorach, to linki do artykułów masz w opisie filmu. Muzyka to najsubtelniejsza forma przekazu. Okazuje się, że kontakt z muzyką bezpośrednio kształtuje nasze struktury mózgowe. Otóż 9. symfonia Beethovena, 169. kantata Bacha i wiele innych utworów bezpośrednio wpływają na częstotliwość oddychania, aktywność serca czy ciśnienie krwi. Niektóre fragmenty grane głośniej pobudzały organizm, a inne grane ciszej obniżały ciśnienie krwi i relaksowały. Nic dziwnego, że gdy tylko magiczne właściwości muzyki dostrzegli praktycy, szybko wkroczyła ona do świata marketingu.
Utwory szybkie mogą znacznie skrócić czas naszej wizyty w sklepie. Chodzimy wtedy szybciej i szybciej też zapełniamy koszyk z zakupami. Muzyka wolna może stać się prawdziwym wrogiem naszego portfela. To właśnie przy akompaniamencie spokojnych dźwięków skłonni jesteśmy wydawać więcej zarówno na zakupy, jak i na drinki w restauracji. A czy ktoś przysłuchiwał się kiedyś muzyce w sklepach bardziej ekskluzywnych niż wielki moloch hipermarketu? Również i tutaj muzyka zbiera swoje żniwo. Sile dźwięku ulegli m.in. biorący udział w eksperymencie klienci pewnej winiarni. Kiedy wybierali wino przy akompaniamencie muzyki klasycznej, zdecydowali się na zakup droższych gatunków. Muzyka jest obecna w niemal każdej reklamie telewizyjnej i radiowej. Czasami może się okazać, że piękno samej muzyki nie wystarczy i najbardziej liczy się kontekst, w jakim jej słuchamy. Tak było w przypadku reklamy Sony Bravia. Respondenci zostali poproszeni o obejrzenie jej w wersji bez dźwięku, o wysłuchanie samej muzyki oraz o obejrzenie reklamy w całości. I co się okazało? Dopiero przy jednoczesnej percepcji dźwięku i obrazu zarejestrowano pozytywne reakcje emocjonalne. A teraz czas na test. Oczyść swój umysł ze wszelkich myśli i skup się na tym, co mówię. Wyobraź sobie dowolny, jakikolwiek owoc. Jeśli pomyślałaś o jabłku, to znaczy, że zaszczepiłem w tobie konkretny owoc poprzez pokazywanie go co jakiś czas na ekranie w różnych kadrach. Jeśli nie wierzysz, zobacz sobie jeszcze raz całe wideo. To tyle w dzisiejszym filmie. Jeśli spodobał Ci się ten film, zostaw łapkę w górę. Fajnie by było, gdybyś udostępnił ten film na jakimś Facebooku czy gdziekolwiek. Każdy mógłby sobie dzięki temu zrobić swój własny test z owocem. Chciałbym Cię również zaprosić na kanał Piotra, na którym to znajdziesz dużo treści na temat psychologii. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, to subskrybuj mój kanał, a my widzimy się już niebawem. Cześć!